Joanna, gratuluję, wspaniały projekt. Co cię skłoniło, żeby powołać koalicję przeciw samotności? Skłoniły mnie rozmowy z kobietami. Bo wiesz, w ramach Ery Nowych Kobiet ja jeżdżę po Polsce, rozmawiam z setkami, tysiącami kobiet i słyszałam zbyt dużo smutku, zbyt dużo rozczarowania, zbyt dużo bezradności. Potem zagłębiłam się w temat relacji między dzisiaj, między starą erą a nową erą, między tym, jak bardzo cierpimy z powodu stereotypów, którymi zostaliśmy otruci. I nie tylko my kobiety, mężczyźni też. Bo wiesz, dzisiaj mamy wyjątkowo opresyjne, trudne czasy i mężczyźni mają być zaradni, silni, męscy, sprawczy. Ale zapominamy o tym, że to są wrażliwi, potrzebujący ciepła i troski ludzie. I dzisiaj mamy takie czasy, że my kobiety, oczywiście bardzo słusznie i właściwie, bo bardzo się nam należało to, co dzisiaj się dzieje, czyli emancypacja, wspaniałe wykształcenie, które zdobywamy, ten niesamowity rozwój na drodze, którego jesteśmy, ale sytuacja powstała przez to tym bardziej trudna, ponieważ nigdy w dziejach historii świata nie było tylu wykształconych, coraz bardziej niezależnych kobiet, ale z drugiej strony mężczyzn, którzy zastanawiają się, jak dzisiaj zredefiniować swoją rolę. I ta sytuacja bardzo trudna też polega na tym, że kobiety bardzo słusznie się emancypują i szukają dzisiaj swojej niezależności, ponieważ to mężczyźni uczynili je niewolnikami drugiej połowy świata, ale to nie jest wina współczesnych mężczyzn. Oni tylko zostali, niektórzy z nich, otruci starą filozofią. Natomiast my musimy pamiętać o jednym, że my tylko razem możemy zbudować lepszy świat i nigdy nie potrzebowaliśmy siebie tak bardzo jak teraz. I kiedy zobaczyłam dane, że 12 na 15 samobójstw dziennie to mężczyźni, to dotarło do mnie tak ostro, że mężczyźni krępują się prosić o pomoc. Nie chcą mówić o swoich problemach. A tymczasem mówienie o tym to nie jest słabość, tylko siła i odwaga. I o tym jest nasza akcja. Powiedziałaś o tym, że stereotypy są bardzo krzywdzące. Który stereotyp twoim zdaniem jest najbardziej krzywdzący dla mężczyzny? Chłopaki nie płaczą. Dlaczego tak mają uważasz? Mają być silni. Tak się mówi. No ja niestety wiem, ale dlaczego uważasz, że on jest najbardziej krzywdzący? Dlatego, żeby że on to wybrzmiało. Mówi wszystko. Mhm. Dlatego, że on mówi, że tak, nie mówmy o swoich problemach, nie mówmy o swoich obawach, o swoim lęku, o swoim przeciążeniu, przebodźcowaniu, o swoim jakże słusznym czasami strachu. Nie mówmy o tym, bo przecież chłopaki nie płaczą. I w tym jednym głupim zdaniu zawiera się tyle krzywdy i tyle toksycznych przekonań, przez które mężczyźni nie starają się prosić, nie chcą prosić o pomoc, nie mówią o swoich problemach, również między sobą. Mówi się, że łzy są męskie. A co twoim zdaniem powoduje, że facet jest męski? To, że potrafi być troskliwy, czuły, potrafi rozmawiać, potrafi słuchać, jest szczery, to wiesz, dzisiaj najmniej męski to jest facet agresywny, to jest mężczyzna agresywny, bo wiemy już, nie wszyscy niestety, że agresja to jest słabość. Natomiast empatia, czułość, troska, zrozumienie to jest ta wielka siła. Od roku pracujesz nad swoją koalicją przeciwko samotności. Co powinniśmy powiedzieć osobie, która jest w kryzysie emocjonalnym? Jak powinniśmy ją wesprzeć? My, wiesz, sami nie znając psychologii aż tak mocno. Zdecydowanie numer jeden faktorem największym szczęścia, i to nie są plotki, to są badania WHO, które to potwierdzają rok po roku. Największym faktorem szczęścia jest przynależność do grupy. W związku z tym bycie w grupie, ale pod jednym warunkiem, że rozmawiamy szczerze, że naprawdę dajemy sobie tą uwagę, jest tym najważniejszym, milowym krokiem do tego, żeby wydobyć się z każdej otchłani. Czyli rozumiemy, że po prostu obecność jest bardzo ważna. Obecność i taka, wiesz, prawdziwa relacja z drugim człowiekiem, który może ci powiedzieć to, na co mu leży na sercu, i ty go wysłuchasz, i ty możesz mu powiedzieć to samo. A nie tylko, że wymieniamy się, wiesz, informacjami albo plotkami. A jakie będą twoje dalsze kroki? Bo założyłaś koalicję. Co to znaczy?
jak to będzie, wiesz, wyglądało w takim świecie rzeczywistym? W świecie rzeczywistym będziemy w różnych regionach Polski organizować psychoedukację, spotkania, rozmowy. Era Nowych Kobiet zaprosi. My, tak jak dzisiaj powiedziałam, poszerzamy nasze kręgi. Zapraszamy do wspólnego bycia razem mężczyzn. O teraz nie jesteśmy już tylko ruchem takiego wsparcia i dodawania siły kobiet. Jesteśmy już ruchem teraz dla nas, dla kobiet i również dla mężczyzn. I będziemy organizować psychoedukację, jesteśmy wspierani Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji, Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem SWPS. No więc to w takim razie zapisujemy się. My faceci się zapisujemy. Zapraszamy. Dawajcie znać gdzie. Przechodzę do dwóch ostatnich tematów. Chcemy, żeby ta rozmowa dotarła do jak największej ilości osób, więc przejdę do takiego bardziej rozrywkowego pytania. Asia, jaki ty masz stosunek do napiwków? Zawsze je dajesz, czy tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach? Absolutnie zawsze. Bo ja, wiesz co, ja bardzo lubię jedną zasadę i bardzo w nią wierzę i uważam, że nie ma nic bardziej prawdziwego. Z ludźmi trzeba się dzielić. I napiwek jest niczym upokarzającym, odwrotnie, jest okazaniem szacunku i sympatii za coś, co się dostaje, za troskę, za uwagę, bez względu na to, czy to jest pan, czy pani kelnerka, czy to jest kierowca taksówki, czy ktokolwiek, kto w jakimś sensie powoduje, że nasz świat też inaczej wygląda. Ktoś, kto pracuje z ludźmi bezpośrednio. I ja nie wyobrażam sobie dzisiaj myśleć inaczej. W związku z tym ja jestem zdecydowanie za tym, żeby dawać napiwki. Wiesz co, i myślę, że to jest chyba najwyższy czas, żeby zmienić to słowo. Mhm. Bo ono jest nieadekwatne i brzmi... To jak byś chciała to nazwać? Nie wiem, musiałabym się zastanowić, bo nie chcę opowiadać tych głosów. Ale nie napiwek, nie napiwek, bo napiwek negatywnie naładowany. Zobacz, dokładnie, przecież napiwek, czyli na piwo, już brzmi źle, bo po pierwsze nie dajemy temu komuś pieniędzy na piwo, tylko dajemy po prostu na szczęście. Okej, okay, a jak jesteś w restauracji, to jaki procent rachunku mniej więcej zostawiasz dodatkowo w tym napiwku? Około 20%. O, dużo. Boże, Asia, to ja Cię będę zapraszał w wiele różnych miejsc, ty jesteś świetną klientką. Słuchaj, każdy zostawia taki napiwek, na jaki go stać, ale tak bardzo warto to robić, dlatego że bardzo często jest tak, że ci ludzie zarabiają niewiele. Mhm. W związku z tym co najmniej połowa pensji pochodzi z tych tak zwanych napiwków. To mam do Ciebie ostatnie pytanie. Jest taka teoria, że Michael Jackson żyje, wierzysz w nią? Nie, no to są jakieś brednie. Proszę. Ale na pewno słyszałaś o tym, że Michael Jackson żyje. Takich bredni słyszałam bardzo wiele, włącznie z tym, że Michelle Obama to jest mężczyzna i tak dalej. I to jest w ogóle nawet, wiesz co, szkoda czasu chyba, żeby to komentować. Bo jeszcze słyszałem, że Jan Kulczyk żyje. To również słyszałam. Czyli też szkoda to komentować. Szkoda. No i bardzo dobrze, dziękuję Ci bardzo, życzę wszystkiego dobrego i działaj, bo w Tobie wiara, Asia, w Tobie wiara. Dziękuję bardzo. Dziękuję.